Przeżyłem szok, wielki szok, kiedy przeczytałem porównanie powstania kościuszkowskiego z powstaniem listopadowym pióra Kajetana Koźmiana. Autor tego niezwykle drastycznego zestawienia był chyba pierwszym polskim tak poważnym politykiem i ideologiem konserwatywnym. Powstanie listopadowe, zwane przez niego rewolucją listopadową, rzecz jasna pisaną z małych liter, było totalnym nieszczęściem i klęską Polski zgotowaną przez pokolenie urodzone około roku 1800 i w pierwszej dekadzie XIX wieku, dla którego idolem intelektualnym i duchowym przewodnikiem był Adam Mickiewicz. Jakżeż Kajetan Koźmian na naszego wieszcza pomstował takiego nagromadzenia opinii negatywnych nam nauczanym o roli i wielkości poety nie sposób przeżyć bez szoku. Kajetan Koźmian znał oba powstania jako świadek ich. Już był dorosłym młodym człowiekiem podczas insurekcji i dojrzałym, około 50-letnim doświadczonym politykiem w czasie powstania listopadowego. Dla lepszej i rzetelniejszej oceny powstania listopadowego nasz wybitny konserwatysta porównuje je z kościuszkowską insurekcją, jedynie tej ostatniej przypisując celowość, godność, szlachetność poczynań i zgromadzenie pod sztandarem pobożnego i cnotliwego naczelnika wszystkich najlepszych spośród narodu. Przyznaję, że jawny cel, czyli niepodległość narodu, był wspólny dla obu rewolucji, ale skryte cele tej drugiej zdecydowały o jej szaleńczym wybuchu, przebiegu i, co oczywiste, jej skutkach. Czytamy. Pierwsza wybuchła z ogólnego uczucia narodowego. Za pierwszym uderzeniem oręża bez poprzedniczych zmów, spisków, towarzystw sekretnych i bezbożnych klubów. Druga z nich wypłynęła, wybuchła i żyjąc w sekrecie, inne cele przez małpiarstwo Paryża natchnięte według wyobrażeń, rządz i ambicji naczelników płaszczem się tylko patriotycznym pierwszej okryła. Pierwsza wszystkich zajęła, druga wszystkich oszukała i zwiodła. Pierwszą ułożyli, przygotowali i zaczęli ludzie najpoważniejsi wiekiem, najznakomitsi cnotą, światłem, zasługami, miłością i ufnością narodową i wybrali na jej naczelnika, na dyktatora, równie najznakomitszego męża cnotą, walecznością, umiarkowaniem, ucznia Waszyngtona, który do niej przez laury pod Racławicami wydał narodowi hasło. Drugą zaczęli żaki wojskowe, podchorążowie w wojsku, żaki szkolne, dzieci, studenci podburzone przez odkrytych naczelników dla uratowania siebie od postronka, rusztowania kuli lub kajdan przez napad na Belweder. Zaraz rzuciła się taka czereda, która wywołała rewolucję listopadową, na kasę Skrzyneckiego, złupiła, a przeciw więźniom dopuściła się naigrawania, obelg, surowości w więzieniach, natrząsań po teatrach, po ulicach, po estradach, na które wspiąwszy się żaki szkolne lub histriony literackie, prawili pochwały Pestla, Besturzewa. Cóż mówić o wyciach, wściekłościach w tym piekle rewolucyjnym nazwanym honoratką. Wspomina tutaj Kajetan Koźmian Pestla. Paweł Pestel to był bardzo radykalny, rewolucyjny dekabrysta. No więc nasz konserwatysta takich rewolucjonistów nie lubił z założenia. Pamiętamy pewnie z lekcji szkolnych informacje o honoratce kawiarni w ówczesnej Warszawie, w której zbierało się całe środowisko patriotyczne, dysputując, snując plany, wymieniając poglądy.
A tutaj dla Koźmiona było to piekło rewolucyjne. A na czele szatanów owej epoki stał według Koźmiona sam Joachim Lelewy. Do insurekcji na wieś o jej wybuchu zaczęła przyłączać się masowo młodzież urzędnicza z Krakowa, młodzież i z innych miast, młodzież ziemiańska i wszyscy biegli pod Racławice. Natomiast podczas powstania listopadowego, po dokonaniu przez rewolucjonistów morderstw, już drugiego dnia, jak pisał Koźmian, wszystkie żaki szkolne rozbiegli się po domach rozpusty i na teatrze wśród baletów skoczyli z parteru na scenę, walca i chołupca wycinali z aktorkami, a w kilka dni zalegli szpitale zarażonych. Podchorążowie oficerowie, co zabijali swoich dowódców, zamiast wstąpić w szeregi, do których próżno ich napędzał dyktator chłopicki, pod rozmaitymi pozorami niby straży ducha, nie dali się oderwać od gry, od rozpusty, od uczt po kawiarniach i oberżach, malując palcami umaczanymi w trunku plany batalii po stole, na co sam własnymi oczami patrzałem, gdy Krukowiecki, chcąc mnie przekonać o rozpasaniu się rewolucji aktorów, wziął mnie z sobą i oprowadzał po tych miejscach, w których nigdy noga moja nie postała. Kajetan Koźmian wymienia z obrzydzeniem wszelkie przejawy typowe dla rewolucji, które cechowały zryw listopadowy. I znowu zestawia oba powstania. Pierwsi zachęcali z natchnienia narodowego rządu do jedności, do przebaczenia, nie prześladując nawet tych, którzy widocznymi byli winowajcami przeszłości, lecz zachęcając ich, aby przeszłe, a przebaczone zbrodnie okupili ofiarami krwi i majątku przez wdzięczność za tę wspaniałość obrażonej i zdraconej przez nich ojczyzny. Drudzy zachęcali do zemsty, do morderstw, do łupieżki majątków wiernych przeszłemu i zaprzysiężonemu porządkowi rzeczy, już budowali gilotyny, wystawiali ich modele na widok publiczny, na koniec zachęcali do ojcobójstwa, według nich prawnego, podszeptywali, aby dzieci donosiły na rodziców, gdy ich w swoim mniemaniu za zdrajców kraju uznają. Pierwsza wynikła w samym krwawym ogniu rewolucji francuskiej, a choć pierwsza i druga spodziewała się pomocy od ludu i rządu francuskiego, pierwsza wzdrygnęła się na morderstwo króla, na tygrysie okrucieństwo tylu potworów francuskich, a gazeciarze, to chodzi o dziennikarzy oczywiście, a gazeciarze jej utrzymywali w narodzie ten wstręt, to oburzenie, które z poczciwego i ludzkiego charakteru polskiego wyprowadzały krwawe Saturnalia paryskie. Przed redaktorami drugiej rewolucji leżały zawsze otwarte księgi nauk Marata, Robespiera, Saint-Gista, Dantona, Lebona itd. I z nich kopiowali mordercze artykuły bezbożne i krwawe nauki, a niewiadomość i głupota przyjmowała je za ich własne twory i dziwiła się ich rozumom. Miała insurekcja swojego pieśniarza duchowego, patrona, w Adamie Niemcywiczu. Natomiast patronem rewolucji listopadowej był, o zgrozo, Adam Mickiewicz, minstrel czy wajdelota, który z balladami w ręku włóczył się na pierwszy wybuch w krymskim Hełacie, uciekł i wałęsając się poza granicami z wściekłą, a nie dołężną zemstą, śpiewając jadem i zuchwałością zaprawione pieśni, szczekał w nich na wszystko, co tylko towarzystwo ludzkie czci i szanuje, i przesyłając bezbożne bazgraniny do kraju, ileż nowych nie narobił ofiar. Z grobu Zawiszy i Potockiego głos zmieszany ze łzami rodzin woła do nieba o pomstę na tego politycznego i literackiego zbrodniarza. No, ostro. Upadek insurekcji to obrona Pragi, podczas której poległ generał Jakub Jasiński, nie przeżył ojczyzny. Natomiast kilkadziesiąt lat później na Woli poległ
Beznogi kaleka, waleczny Józef Sowiński, antyrewolucjonista, a poddał się nikczemnie Wysocki, pierwszy herszt rewolucji. Drżała Warszawa podczas układania kapitulacji w pierwszym i w drugim razie, ale w pierwszej rewolucji główny jej przywódca, ów Ignacy Potocki, jak drugi Regulus, dla okupienia stolicy od zemsty sam się rzucił w ręce okrutnego zwycięzcy, a żaden z jego wspólników nie myślał o ucieczce, lecz podzielili los jego. Kiedy w drugiej najgłówniejszy podżegacz Lelewel, porwawszy tłumoczek na barki, z całą archandrią swoich dziennikarzy i honoratkowych bohaterów, uszedł do Zakroczymia, aby tam jeszcze zwodził. Nie udało mu się zamordowanie księcia Adama Czartoryskiego jako jedynego obrońcy honoru narodowego. Jak wiemy z historii, po upadku obu powstań fale imigracyjne wylały się z kraju, znajdując schronienie na obczyźnie. Według naszego autora kolosalna była różnica jakości obu emigracji. O pierwszej tak pisze. Chwała wam, nieśmiertelni Dąbrowski, Kniaziewiczu, Sokolnicki, Klicki i wszystkim towarzyszom broni waszej. Wy, obudziwszy szacunek świata dla nieszczęśliwego narodu, wytrwaniem w przemianach polityki, wyjednaliście jej opiekuna i zbawcę. Wyście więc odrodzili Polskę. Nie potrzebowaliście spisków, zmów, sekretnych towarzystw. Nie narażaliście ziomków na podejrzenia, na prześladowania, na kary, na więzienia, na śmierć. Emigracja 1831 roku zabiła wszelkie współczucie Europy tylu ofiarami zarobione, sama siebie wewnętrznie żrąc, kąsając, szarpiąc, rzuciła się na zgubne imię w spiski, w towarzystwa równie niebezpieczne krajowi, który jej dał przytułek i jałmużnę, jak narodowi, który w przepaść wepchnęła. No i skutki były opłakane rewolucji listopadowej. Ileż to potępia łez zakrzepłej Syberii. Z kopalń Kruszców. Ileż przekleństw nie wyszło przeciw niej spod szubienicy Konarskiego, Zawiszy Potockiego. Ona przez swoich wysłańców sprawiła powstanie galicyjskie, gotując przeciw swoim własnym narzędziom socjalistowskie noże uchłopstwa, które uchwyciwszy rząd austriacki użył ich w ręku zbuntowanego chłopstwa na wytępienie szlachty polskiej, której równie nie cierpiał i w ich też duchu działał Szela, ów okropny Szela. Było to amfibium równie służący rządu austriackiego, jak ich widokom. Ale oczywiście i w tej paskudnej emigracyjnej społeczności po powstaniu listopadowym są wyjątki, w której mir wiodą niestety w tej emigracji Mickiewicz i Towiański, ale wyjątkiem jest hotel Lambert. Nie mieszam ja do tej bezecnej, przeklętnej czeredy, pisał Kajetan Koźmian, małej liczby tych, którzy się trzymając steru i rad Czartoryskiego, czas trawiony na tym dobrowolnym wygnaniu poświęcili naukom, wykształceniu umysłowemu, talentom, wynalazkom, rzemiosłom, aby tych nabytków mogli użyć równie na korzyść, jak na chwałę rodzinnej i swojej ziemi. I w tej emigracji są i były cnoty publiczne i prywatne, bo gdzież nie są, gdzie są Polacy. Lecz przekleństwo i nienawiść moją do grobu zachowują dla tych, co do takiego szaleństwa doszli, że z bronią w ręku rzucili się przeciw głowie kościoła i przeciw tym samym Francuzom, którzy im przytułek dali, krew ich przelewali, brnąc po uszy w nauce socjalistowskiej Rapallów, Blankich, Kosidiorów i tak dalej. Odrywam pióro od tego bolesnego, okropnego obrazu. Już go więcej nie wezmę. Kajetan Koźmian pisał te słowa w połowie XIX wieku, po wielu latach od opisywanych zdarzeń.
Musiało w nim dosłownie wrzeć na myśl o powstaniu listopadowym. Miał ogromne doświadczenie jako polityk i był jednym z przemijających w końcu lat 30. XIX stulecia autorytetów społecznych i moralnych. Wszedł w dorosłość pod koniec istnienia I Rzeczpospolitej, aplikując do zawodu prawnika przy Trybunale Lubelskim. W elicie władzy znalazł się już w czasach księstwa warszawskiego, a tym bardziej umocnił swą pozycję w Królestwie Polskim. Spróbujmy przez chwilę zastanowić się nad spojrzeniem Kajetana Koźmiana na kwestię obu powstań i sprawę niepodległości Polski. Wyjątkowo boleśnie nielegalne było według niego powstanie listopadowe, można powiedzieć drastycznie nielegalne. Zmiotło z powierzchni ziemi Królestwo Polskie, interesujący twór państwowy i ustrojowy, prawdziwą i demokratyczną monarchię konstytucyjną, powstał wskutek porozumień międzynarodowych na Kongresie Wiedeńskim. Kajetan Koźmian, powtarzam, chyba najważniejszy nasz polityk i ideolog konserwatywny z XIX wieku, nie posiadał się z wściekłości na tę rewoltę, która zniszczyła, według jego słów, nową Polskę. Nową Polskę, dodajmy, która posiadała polski organ ustawodawczy, polską administrację, polskie szkolnictwo z nowatorskim na owe czasy systemem emerytalnym dla nauczycieli, polskie sądownictwo, polskie instytucje gospodarcze i własną 100-tysięczną, świetnie wyszkoloną armię z zakochanym w niej wodzem. To po tych wypadkach Polacy zbiorowo zostali uznani za chorego człowieka Europy. Już tragiczny zgrzyt na samym początku powstania, a więc odmowa generałów wiernych przysiędze królowi dotycząca udziału w rebelii i zamordowanie ich zapowiadało drastyczny wewnętrzny podział kraju w obliczu gwałtownych zbrojnych wydarzeń politycznych. Tylko około 30% armii królestwa stanęło i to z oporami po stronie powstańców. Przysięga ówczesna była nader klarowna, obowiązywała w odniesieniu do króla, który równocześnie był cesarzem Rosji. Swoje królewskie obowiązki car wyraźnie rozgraniczał. Tak więc czytelne było, kiedy jego postanowienia dotyczyły odrębnego tworu państwowego, jakim była Polska. Dowódcy wojska, generałowie, na przykład Prądzyński, tak krytykowani przez propagandę powstańczą jako kunktatorzy i nawiasem mówiąc przez podręczniki historyczne w czasach PRL-u, nie widzieli powodu, dla którego mieliby łamać przysięgę i rujnować struktury militarne kraju, aby w rezultacie zrujnować cały kraj. Zdewastowano bowiem bardzo sprawnie funkcjonujący mechanizm państwowy i rozwijające się w sposób nowoczesny społeczeństwo, przy czym wszystkie atrybuty niepodległości w ramach przyjętej wówczas formy ustrojowej dość powszechnie, czyli unii personalnej, były zachowane. Tak więc dowódcy, którzy zdecydowali się jednak przystąpić do powstania, działali w permanentnym stanie ostrego konfliktu sumienia. Skutki klęski powstania były szokująco miażdżące. Zatrzymał się na ponad pół wieku naturalny rozwój państwa i społeczeństwa polskiego. Koźmian nie mógł darować sobie i swoim sojusznikom ideowym, że nie potrafili się skutecznie przeciwstawić oparom mickiewiczowskiej zaćmy, jaka spadła na umysły młodzieży z pokolenia urodzonego około i po 1800 roku. Niezwykłe jest obrzydzenie, z jakim traktował ten autor pamiętników litewskie trujące wyziewy, które spowodowały kompletne zaczadzenie całej generacji i, co za tym poszło, udział w rewolcie o nieobliczalnie niszczycielskich skutkach dla ojczyzny. Ot taki koźmianowski punkt widzenia, bardzo ważny moim zdaniem.